Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, proszę zauważyć, to powitanie ma miejsce już w nowym miesiącu roku pańskiego 2022, jest to miesiąc luty, jak wiem jest to miesiąc najkrótszy w roku, jest to też miesiąc wedle przysłów, myślę, że nie tylko przysłów, miesiąc najzimniejszy w roku, dlatego też bardzo proszę, ubierajmy się ciepło i bądźmy przezorni, bo przeziębić się bardzo łatwo. Poza tym miesiąc luty, kochani, to jest właśnie taki miesiąc, który jest pełnią białego karnawału. Jesteśmy już w takim czasie, kiedy ten karnawał się bardzo mocno rozwija. Mam nadzieję, że Państwo bawicie się na różne sposoby. Oczywiście, że zachowujecie te wszelkie przepisy pandemiczne. One wciąż aktualne są, bo szaleje ten wirus. Wciąż wiemy o tym, że jest bardzo agresywny i to przysłowie, które wciąż powtarzam, strzeżonego Pan Bóg szczerze. Podkreślam, strzeżono także. Jest dzisiaj, proszę Państwa, 6 dzień lutego, jest piąta niedziela zwykła i kochani, warto zauważyć, że jesteśmy właśnie w tym okresie zwykły, a ten okres zwykły polega między innymi na tym, że już nie ma w kościele dekoracji świątecznych z racji Bożego Narodzenia. Jeszcze w ubiegłą niedzielę Państwo żeście widzieli, jeszcze były choinki, jeszcze był żółek, jeszcze inne dekoracje i właśnie do 2 lutego takie dekoracje mogły mieć miejsce. Po 2 lutym, po takim właśnie dniu, któremu na imię było Święto Matki Bożej Gromnicznej, czy jak to woli Święto Ofiarowania Pańskiego, te wszelkie takie ozdoby zostały, że tak powiem, skasowane i usunięte i pojawią się, jak Pan Bóg pozwoli nam doczekać, przyszłe święta Bożego Narodzenia. Oczywiście już nie śpiewamy też kolęd. W okresie zwykłym śpiewamy pieśni zwykłe do Matki Bożej, do Pana Jezusa, do serca Pana Jezusa, no ale o tym tylko tak, kochani, przy okazji. Warto też zauważyć, że w tym tygodniu to dokładnie 11 lutego będziemy wspominali Matkę Bożą z Lourdes. Jest to święto bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że to Światowy Dzień Chorego, właśnie z ustanowienia papieża świętego Jana Pawła II. Mamy taki dzień w roku i to jest właśnie w dniu, kiedy obchodzimy święto Matki Bożej z Lourdes, tej Matki Bożej, której tak wiele zawdzięczamy, tej Matki Bożej, do której się modlimy, tej Matki Bożej, do której pielgrzymujemy wtedy, kiedy pozwala nam na to i, że tak powiem, stan zdrowia i kiedy pozwala nam na to też inne okoliczności, no, typu kasa, prawda, bo to jest Francja, więc to bardzo dużo kosztuje. Trzeba nieraz oszczędzać, bardzo dużo oszczędzać, żeby wybrać się w tego rodzaju podróż pielgrzymią. Kochani, 11 dzień lutego to właśnie ten światowy dzień, kiedy modlimy się za wszystkich ludzi chorych, na różne choroby, choroby psychiczne, choroby fizyczne. Modlimy się szczególnie za osoby chore na COVID. To wszystko musimy zauważyć, to wszystko musimy polecić Matce Bożej z Lourdes, żeby ona objęła swoim sercem, żeby ona to wszystko zauważyła i żeby to przedstawiła swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, najlepszemu lekarzowi, lekarzowi i naszej duszy, i lekarzowi naszego ciała. Poza tym, kochani, jest to też okazja do tego, żeby pomodlić się za służbę zdrowia, za pielęgniarki, za lekarzy, za tych wszystkich, którzy opiekują się chorymi i podziękować Bogu za to, że są tacy ludzie, którzy troszczą się o nasze zdrowie, którzy troszczą się o nasze życie i którzy nieraz narażają swoje zdrowie, swoje życie, bo jak wiemy, są choroby zakaźne, które mogą przenieść się też na lekarza czy na pielęgniarkę. Mam na myśli przede wszystkim COVID, ale są też jeszcze inne choroby, które mogą właśnie zakazić tego, który opiekuje się, czy który wspomaga człowieka chorego. Warto też zauważyć, skoro jesteśmy przy takich datach, że karnawał, no jeszcze prawie miesiąc czasu, bo karnawał zakończy się 2 marca. Będzie to środa popielcowa, więc pierwszy dzień Wielkiego Postu. W zasadzie nie zakończy się, tylko zakończy się troszeczkę wcześniej. Zakończy się 1 marca, będzie to tłusty wtorek, a rozpocznie się okres Wielkiego Postu 2 marca, środą popielcową. Do tego, proszę Państwa, będę wracał. W każdym razie już taka zajawka, taka informacja, żebyśmy wiedzieli, że czas leci nie mając skrzydeł. Tak się nieraz zastanawiam, co to by było, gdyby czas miał skrzydła, prawda? Jak on w
wtedy by szybko leciał. W każdym razie wracamy do dzisiejszej niedzieli, 6 dzień lutego, piąta niedziela zwykła i gdy będziemy, kiedy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Bożego Słowa, on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona Piotra, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu, potem usiadł i nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon powiedział, mistrzu, całą noc żeśmy pracowali, nic żeśmy nie ułowili, ale na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich się zaczęły rwać, skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł, wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jego bowiem wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Kochani, widzimy Jezusa, który działa publicznie, który czyni cuda i tym razem ma się ten cudowny połów ryb, który ma wymiar bardzo praktyczny, bo łodzie napełniły się rybami, więc połów był udany, chociaż całą noc łowili, ale to właśnie na życzenie Jezusa to się stało. W każdym razie ten cud ma takie przesłanie symboliczne. Od tego momentu ci, którzy łowili ryby w sposób taki fizyczny, będą rybakami, ale już nie ryb, ale będą rybakami ludzi. Odtąd będziesz łowił ludzi, czyli właśnie ci apostołowie, którzy byli razem z Jezusem, Szymon, Piotr, czy właśnie inni, którzy no choćby Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, oni zostali powołani na apostołów i właśnie to ich apostolstwo polegało na tym, że nauczali ludzi, że mówili o Królestwie, że mówili o Ewangelii, że mówili o zbawieniu. Kochani, módlmy się do Jezusa Chrystusa, żebyśmy też byli takimi rybakami, żebyśmy nie tylko dbali o swoje zbawienie, ale żebyśmy dbali o zbawienie innych ludzi, naszym przykładem, naszym postępowaniem i naszą oczywiście bardzo, bardzo gorąco i bardzo taką pełną wiary modlitwą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, karnawałowy, lutowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.